Punkt informacji dla cudzoziemców InfoCud działa w Gorzowie od początku czerwca. Jak mówią jego pomysłodawczynie, powstał z potrzeby społecznej, żeby pomagać tym, którzy takiego wsparcia najbardziej potrzebują. Jakie punkty są w każdym większym mieście? Ponieważ w każdym większym mieście jest teraz tendencja, że mamy wielu pracowników, którzy przyjechali nas z zagranicy. Często są to goście z Ukrainy. Ukraińcy stanowią 85% wszystkich obcokrajowców, którzy znajdują się teraz w Gorzowie legalnie z umowami o pracę. Więc nie jest to może pomysł szczególnie nowatorski, ale na pewno bardzo potrzebny. O tym, jak bardzo potrzebne było takie miejsce, przekonuje między innymi pani Irina, która przyjechała do Gorzowa z Ukrainy. Dobrze pamięta trudne początki związane z przeprowadzką do Polski i formalnościami, jakich musiała tutaj dopełnić. Teraz sama pomaga w tym innym. Na początku, kiedy nie znasz ani języka, ani przepisów, ani nic, to jest to po prostu czarny las dla nas Ukraińców. I nie tylko Ukraińców, cudzoziemców, wszystkich. Było bardzo ciężko, ale po kolei troszkę dawali rady, tam troszkę dowiedzieli się. Nie wszystkie pracodawcy zawsze chcieli dawać jakąś informację, bo też ją nie wiedzieli sami do końca. I dlatego było ciężko. Teraz cudzoziemiec będę wiedział, że mogę uzyskać tą informację i nawet my mamy kontakt z pracodawcą, jeżeli jest to potrzebne, jeżeli pracodawiec też nie wie, co zrobić, to my zawsze podpowiemy, gdzie, co i jak, i to naprawdę ułatwia życie cudzoziemcu tutaj w Polsce. W biurach mieszczących się przy ulicy Przemysłowej cudzoziemcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz przysługujących im praw. Uzyskają również pomoc w codziennych sprawach, takich jak wynajem mieszkania, edukacja dzieci czy pomoc lekarska. Chcemy robić coś więcej. Poszerzyliśmy tą ofertę o ofertę kulturalną, ale nie tyle związaną z uczestnictwem w kulturze, co z taką możliwością kreacji. Ponieważ bardzo często z obecnością cudzoziemców wiąże się też obecność ich kultury, która jest różna od naszej, a więc ciekawa, więc będziemy stwarzali im takie możliwości, bo po prostu mamy taki potencjał. Punkt informacji ma też działać na rzecz aktywizacji kulturalnej obcokrajowców oraz pomagać im w integrowaniu się z lokalną społecznością. Przede wszystkim właśnie będą to usługi związane z obecnością obcokrajowca w mieście pod kątem administracyjnym, prawnym. Nie tylko kwestie legalizacji pobytu, ale również operowanie pomiędzy urzędami, instytucjami, zarówno instytucjami kultury, jak i instytucjami opiekuńczymi, czyli na przykład żłobki, przedszkola i tak dalej, szkoły. Więc tutaj mamy rzeczywiście dość szeroko zakrojony ten zakres usług. Specjaliści z punktu InfoCud dyżurują w poniedziałki w godzinach od 8 do 15, środy od 15 do 18 oraz w czwartki od 8 do 11 i doradzają w sprawach pobytowych. W każdą środę dyżuruje także prawnik, który udziela porad w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Raz w miesiącu na zainteresowanych czeka natomiast psycholog.